zebrałyśmy się dziewczyny w trzy. I tak Marzenka z pomysłem młodzieży wyszła, my trochę dziennikarsko i kulturalnie. I w tym momencie zrodził się pierwszy pomysł. Warsztaty dziennikarskie, korekty fotograficzne, fotografii z drona, ale też wywiady i spotkania ze znanymi osobami. Z Jankiem Samołykiem, z panem Szelcem. Były warsztaty wyjazdowe w wrocławskiej telewizji Echo i w Radiu Wrocław. Największym osiągnięciem w tym projekcie było to, że wraz z kolegą przeprowadziliśmy wywiady z artystami. Warto też wspomnieć, że jeden wywiad całkowicie po angielsku musieliśmy przeprowadzić ze względu na to, że artysta nie pochodził z Polski. Przede wszystkim to byli bardzo fajni ludzie z ciekawą historią, że ta ich przygoda artystyczna zaczęła się w ten sposób, że ktoś ich zainspirował. Oni sami szukali też pomysłu na siebie, na to, jak żyć z tego. I mam nadzieję, że kiedyś również będę miała szansę znowu porozmawiać z tymi osobami. Najbardziej, z czego chciałem się nauczyć z tego projektu, to właśnie nie tyle co fotografii, co redakcji tekstu, co edycji tekstu, a właśnie adiustacji tekstu, coś bardziej w stylu dziennikarskim pisania niż fotografowania. Przeważnie pisaliśmy tak naprawdę o naszych spotkaniach. Pisaliśmy coś, co dotyczy tego projektu, czyli o spotkaniach, przebieg spotkań, z kim prowadziliśmy wywiady, coś związanego z tym projektem. Ja akurat robiłam zdjęcia, pan Grzegorz dużo nam doradzał, tak, dawał właśnie rady, jak uchwycić właśnie najlepszy kąt. Robiliśmy zdjęcia z perspektywy żaby właśnie i dużo nam pomógł właśnie w zrobieniu tych zdjęć. Namawiałam ich, żeby robili jak najwięcej tych zdjęć. Natomiast namawiałam ich, generalnie motyw przewodni to miała być taki jakby przewodnik po leśnicy. Ale chciałem, żeby nie podchodzili do tego, broń Boże, tak za bardzo standardowo, czyli stanęli naprzeciwko obiektu i go po prostu sfotografowali, tylko żeby szukali jakichś takich alternatywnych perspektyw. Dowiedziałam się o paru miejscach, o których... Tak? To dwa miejsca. Brama Wrocławska. Nie wiedziałam, że jest aż taki długi mur. Pomimo, że mieszkam tu już 14 lat, nadal nie wiedziałam o paru rzeczach. Nie wiedziałam, że jest taki piękny zamek, że można go tak fajnie sfotografować i zwiedzić. To są młodzi ludzie, którzy są pełni energii, mają zapał, mają chęć. Nie zrazili się tym, że musieli spotykać się w wakacji, musieli spotykać się wieczorami, tak, dopiero po szkole. Właściwie ani pogoda, ani termin, ani godzina to nie były żadne przeszkody dla nich. Efektem pracy jest ta wystawa i spacerownik podsumowujący też pracę redakcyjną młodzieży, bo tutaj nie widzimy tego, co robili przez 3 miesiące. Spacerownik też będzie dostępny czy w informacji turystycznej, czy w redakcji Oleśniczanina, czy w informacji turystycznej we Wrocławiu. Także każdy, kto weźmie go do ręki, będzie mógł tam zobaczyć Oleśnicę zupełnie z innej strony.